to już chyba jest jak 5 lat, że się stało prawą czasu. No właśnie. No, tak? Jeszcze raz się dzisiaj. W szalonym pośpiechu.
Znaczy my, ja i Stanisław, kiedy dopiero po powrocie z urlopu w sierpniu powiedzieliśmy, że robimy. To, że jesteście tutaj w takiej liczbie, nie świadczy nawet o tym, że nie dotarliśmy do wszystkich. Na pewno tak nie było. Niemniej jednak przyjechali ci, którzy się z nami spotkać chcieli. To jest najważniejsze. Chciałbym, abyście po raz kolejny zarazili tą klimatem, tą atmosferą tych, z którymi się spotkacie, przekażecie najlepsze i składajmy informacje. Szanowni koledzy, 25 lat człowiekiem ducha. Minęło naprawdę szereg lat. Zapewne każdy z Was wychował następne pokolenie, dzieci dorosły, a nam na włosach albo na głowie coś przybyło bądź ubyło. Niemniej jednak jest to refleksja, czy czas po refleksji, ponieważ 25 lat jest zwykłą datą. Oczywiście przychylam się do propozycji, że za kolejny co najmniej wydział powinniśmy się znów spotkać. Za rok. Zauważcie, to rocznica przyjścia do wojska. Nie dla wszystkich, panie Janku, nie dla wszystkich. Wszystkich tacy kaprali, jak Janek Wigla, na nas patrzyli z podboka, prawda, co ci młodzi tutaj robią. Ale tak, ja chcę tylko, nie wiem, czy sobie uzurpuję prawo, ale prawie, że pisarza batalionu, bo z tym batalionem chodzi codziennie w tym żadnym tekście, chciałbym was prosić, aby wyjeżdżając tutaj z naszego wiatru, panowie uczynili coś, co dla mnie będzie bardzo ważne, aby nie tylko swoje namiary, ale i o tych, co wiecie, po prostu uzupełnili nasze brawa. To naprawdę łatwe, bardzo łatwe. Mamy to komputerze, w związku z tym wasze obręcze, ale bardzo wyraźne napisy by nam bardzo pokazały ten pomógł. Przynajmniej do następnych. Szanowni panowie, promocja 1995, a kiedy przyszliśmy do 91 roku, było nas o wiele, wiele więcej. To nie tylko trzy, ale cztery kompanie. Trzecia, piąta, ósma oraz dwunasta, która po roku próby czasu nie wytrzymała. Sprawność nauczania była tak wielka, że Michalczuka, może fajny, że będzie. Dowódca 8 kompanii, który nas doprowadził, pan pułkownik Wasilewski, jest już w cywilu i dzisiaj jest w Szwajcarii. Ponieważ i dlatego szanowni panowie, jeśli wytrzymacie jeszcze chwilę, to chcę tą naszą kompanię, a raczej batalion, podsumować w liczbach. Skończyło nas 349. Trzecia kompania 117, piąta 111, 121 ósma, co daje tak jak im. Na obecną chwilę ponad 40% jest ludzi w cywilu. Ale mogę tylko powiedzieć z informacji, które posiadam, że 10 spośród nas niestety odeszło na wieczną wachtę. I chciałbym, aby w dniu dzisiejszym pomry ich dawniejszych, prawda, przynależności do naszych struktur. Po prostu te nazwiska przypomnieć. Postarzeliśmy się i dlatego pozwolę sobie ten maczek przeczytać, zakładając okulary. Szanowni panowie, nie ma wśród nas Romka Ambroziaka. Nie ma wśród nas Romka Kłosowskiego, Andrzeja Piotrowskiego, Marka Sieniawskiego, Włodka Czepieli, Grzegorza Piotrowskiego, Tadzia Korkosza, Jerzego Sepioła, Andrzeja Truchana oraz Jana Olszewskiego. Tych, których nie wymieniłem,
a tutaj głosy padały, jeśli będzie wolno prosić o was, raz o minutę ciszy. Tak. Dziękując za to zaproszenie, chciałem wyrazić apel pod waszym adresem, żebyście czcili, szanowali tą więź, która rozpoczęła się w pięknych czasach pod Konradzkim i trwa do dziś. Ponownie nie dajcie się mi zmarnować. Nie niszczcie jej, szanujcie ją, nie ma żadnej animozji. Otrzyma misję, brak czasu podziękowanym biznesem, nie niszczy tej integracji, która rozpoczęła się w roku 1971. Panowie, przyjaźń wojskowa jest jak wojskowa grochówka. Ta raz dobrze sporządzona, może być stale odświeżana i ciągle smakuje. A smakować będzie tym bardziej, im więcej czasu upłynie. I być może nie kiedyś, gdy organizatorzy zrobią, jak stary pies czeka, to wody nie wydąża. Organizatorzy, panowie, zrobią kiedyś biurkę i dwóch kłonek, aż kupczek albo ktoś w wieku imieniu poda komendę kolejno odejść, to może być taka sytuacja, że tylko ja podpowiem. W związku z tym, panowie, szanujmy wspomnienia, szanujmy tamte czasy, cieszmy się z tego spotkania, wielki wolno będzie, z racji tej zmieści, kto was, panowie, za was, za przyjaźń z nami.
Warszawa. Ja nie znam.
I co znalazłeś? Tak, jak mi dokuczył, ja też tam jest karta. Jakbyście chcieli, to sprzedaję. Stanowiskach wojskowych i cywilnych, poczynając, przyczyniając się do obronności kraju. To między innymi wasze bogate doświadczenie dowódcze i wychowawcze przyczyniło się do szybkiego przystosowania się sił zbrojnych do funkcjonowania w nowych strukturach militarnych. Obecnie nasza uczelnia przechodzi kolejny jakościowo wyższy etap swojego rozwoju. Spotkanie wasze z uczelnią w tym okresie jest symbolicznym aktem obrazującym zachodzące w niej zmiany. Jest ono także wyrazem więzi byłych podchorążych ze swoją uczelnią, dając wiele satysfakcji kadrze dowódczej i dydaktycznej, która przygotowywała was do zawodu oficerskiego. Pozwala również na wymianę doświadczeń wynikających z wypełniania obowiązków na różnych odpowiedzialnych stanowiskach w siłach zbrojnych oraz osobistych dokonań. Goszcząc was w uczelni, składam serdeczne podziękowania za sumienną i pełną oddania służbę w szeregach Wojska Polskiego i rozsławiania dobrego imienia uczelni. Jednocześnie życzę wam wszelkiej pomyślności w służbie wojskowej, szczęścia w życiu osobistym oraz spełnienia jak najskrytszych marzeń. Niech wasza wiedza, energia i oddanie przyniesie ojczyźnie i Wojsku Polskiemu jak największy pożytek. A coś? Podpisał komendant rektor generał brygady Ryszard Lachner. Sądzień!
No. Ja tak poważnie nikt do rozkazu nie chce. Ja podpisałem się, czytaję. Panowie i panowie, kochani. Na twoje od siebie. Cieszę się, że po 25 latach znaleźliście się ponownie w murach tej uczelni. Ja wiem, że to nie jest pierwsze wasze spotkanie z uczelnią. Cieszę się, bo ja też jestem wychowankiem tej uczelni i wiem, co to są za chwile. W tych momentach wraca się zarówno sercem, jak i umysłem do tych lat spędzonych, do tych chwil spędzonych w salach wykładowych. Panie generale, proszę o pozwolenie wstąpienia do szybki. Zawsze umysłem i sercem wraca się tam do tamtych chwil. Do tych chwil, których przez określoną ilość lat musimy spędzić na tych wiosarach, które się o wiele nie zmieniły. Razem ze sobą chwile, które były zwątpienia, chwile, które były sukcesy, chwile, które się do dzisiaj bardzo mile wspomina. Mężczyźni, ja to sobie wspominają, mimo tego, że były chwile ciężkie, zawsze chwile dobre. Jaka jest, sądzę, że widzieliście, sądzę, że jeszcze wam koledzy pokażą. Uczelnia jest na pewno, zmienia się cały czas. Zmienia się w dobrą stronę. W znacznym stopniu jest już doinwestowana. Nie ukrywam, że uczelnia jest w trudnych momentach, dlatego że całe szkolnictwo, całe Wojsko Polskie jest w trudnych momentach. I jaka będzie decyzja od przyszłości tejże uczelni, przyszłości szkolnictwa, będą też decydować podpowiedzi niektórych z panów tutaj. Ja na to liczę. Nie? Proszę. Opuść rękę, i proszę, aby zrobić. Ja po prostu, chyba my sądzę, wszyscy nie wyobrażamy sobie, aby uczelnia nie została we Wrocławiu. Natomiast że taka konieczność jest, że z tych trzech uczelni powinna powstać jedna. Wydaje mi się, że w tej chwili już nikt to nie wątpi. Nikt to nie wątpi. Uczelnia jest też w ciekawym momencie, dlatego że za rok, jak za rok przyjedziecie, półtora do tej uczelni, ona się w sposób diametralny zmieni. Za rok w tym miejscu odbędzie się inaczej. Jesienią potężne ćwiczenie, na które chcąc nie chcąc minister obrony narodowej musi znaleźć pieniądze. Te pieniądze są nie z gorsza. Na całą infrastrukturę przewiduje się inaczej. Na ten blok dydaktyczny przewiduje się 46 miliardów starych. Mało? Znajdziemy. Po prostu trzeba to rzecz zrobić, żeby się nie wstydzić. I to jest też kolejny moment, który prawdopodobnie będzie argumentem, aby ta uczelnia tu powstała. Kadrę dydaktyczną mamy znakomitą, słuchaczy, jak zawsze, słuchacze zawsze byli lepsi niż kadra dydaktyczna. Więc słuchaczy mamy już super, mamy już dziewczęta. W tej chwili już gorsza będzie taka. Dość pokaźną. Dość pokaźną ilość, bo na 210 każda siódma jest kobietą. Zobaczymy, moi przełożeni mówią, Ryszard, po coś ty tyle przyjął? Co będziemy z nimi robili? Ja mówię, panie generale. Nie wiedzą. W momencie, jak oni skończą szkoły, to nas już nie będzie. Niech się pan... Nie wiedzą, to jest kobietami. Ja też mam takie same wątpliwości jak panowie. Natomiast po prostu trzeba tą rzecz zrobić, żeby sobie w ciągu 2-3 lat powiedzieć i co dalej. Odejść inaczej. Powiedzieć tylko w jakiejś specjalności. Jak się tego nie spróbuje, to możemy sobie dywagować. Nie ukrywam, że chłopcy są przeciwni. Łącznie z młodzieżą. Tak. Łącznie z młodzieżą. Ja włączyłem dziewczęta z struktury drużyn, gdzie są chłopcy. Pyta się teraz jeden z młodych podróży. Panie generale, kto podjął decyzję, żeby nie było oddzielnego plutonu kobiet? Ja. Dziękuję bardzo. Wszystko. No już brak odpowiedziałem. Chyba drugi Stanisław robi tam. Nie. Krzyku. Co? Ty też dowódca jesteś? Ja dowódca. I w tym nowym też? Stachia Dziuby też? Dziuba to oni 7
4 wybory. Będę z Cacka. Będę jeszcze prawdopodobnie ryżam co tydzień byś przyjeżdżał. Lepiej niech zostanie na stałe. Następny pójdziemy? On jest jeszcze w służbie czynnej. On jeszcze w czynnej jest. Popatrzcie sobie, jak wygląda wyróżniający się żołnierz batalionu. Żyto! Ale widzę, że zawsze wyróżnia. Zrób mu zdjęcie, bo to nie stoi. Żonie pokażę. Stoisz, pisasz! A cię nie dziwamy. Jeszcze bez ostatni skoczka. Co to za misia? A na miesiąc? On się bał skakać chyba do oczu. Ale wszystkim panom certyfikat, ale tym, którzy uczestniczyli w tym zjeździe, będzie Karol Bany i potwierdzili pierwszy swoją przynależność do stanu oficerskiego. Bardzo proszę, Karol Bany. Nie,
Uwaga! Jeszcze jeden berecie. Jeszcze jeden berecie. M jest Wiekoś Miński. Napis, chodź. Kamerała nie znasz, co ty macie. I tak, dzięki temu nie mam tego. Dzięki temu nie mam tego. Nie, tak, od generała się liczy. Gdzie tą stronę? Wiatr go zniósł. O, brawo, na dół, na dół, wygrałem, lewo, raz, raz. O jedną dobę się spóźnił, panie generale. O jedną dobę. O jedną dobę się spóźnił. O, wyższy od generała. Wyższy. O, wyższy od generała. O, już przyjdź. O, już przyjdź. Z Kebarą na pewno razem. Ta sama ekipa. Co? Ja? Liście na sobie. M. M. Jak MLM. Salutować pan. Sprzedaj. Smech. Sprzedaj. Nie, 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 Najłowicz. Chciałem panie generale, dziękuję. Stasiu, troszeczkę za to. Stasiu, jest. Lach jest na siebie. Bliźnia, nie powinniś. Bliźnia! Na P powinien być. Edziu Połupski. Nie tak szybko. Na P powinien być. Nie wstyd. Alek. Jurek. Grał w pelwie. Adam. Ja mówię. Głosny. A ty tam prowadzisz. Jurek. Ja mówię. Ja nie wiem, czy ty go przyznasz. Rycerz. Rycerz. Spóźnił się. Rycerz? Jest, to nie ma. Spóźnił się, jak nie? Stoi od początku. Zdziela się mundur. Bardzo miło. Troja. Troja stoi. Zakowski. Zakowski. Ja był. No, no, Nie, nie w dom, tylko w tamtym. Nie zrobiłeś nic. Jeszcze jedna.
Czy panik? Cały czas trzymaj. Andrzej, cały czas trzymaj. Czy panik? Sorry. Cześć Kurska. Nie słuchaj. Słyszał. Nie, Kurska nie mógł przeżyć. Przez zanurzenie. Przez zanurzenie. Kurs jest, Kurska nie mógł przeżyć. Dobrze. Jak dobrze to do ręce. Będzie Kurska. No dobra. Cześć, ty jestem przy bez tego. Dobrze. Lenicki! Dlaczego takim marny? Co wy? Bez entuzjazmu maszerujecie. Dynamik trochę. Bez taki układ. Urbanowski! Ja! Kaziu, jak musisz? Uwaga, teraz! Raz! O! Ja muszę co raz jeszcze. Zbroja, no. O, a to jest ta sama szkoła, panie generale. Ta sama szkoła. To jest tam Pluto. O, raz. Krzysiu. Zieleński. Bardzo mi się podoba. Aż nie jest. Zieleński. Krzysztof? O, co to za ten opis? Ja generałem. O, Gorącki. O, teraz. Rodol, a to do? A to co? Baryka, co za mnie. Przedwiośnie. Ale wolniej, wolniej. Kasiu, nie tak. A jak żółwie chodzą? Raz, teraz. O, o. Krok zwiadowcy, zwiadowcy. Czytaj, może się znajdzie. A członka kapituły, który nadał ten certyfikat panu generałowi, chciałbym w imieniu nas wszystkich serdecznie, bardzo serdecznie podziękować za stworzony klimat, za stworzoną życzliwość, która umożliwiła, że dzisiaj jesteśmy. To pierwszy list napisany do pana generała pozwolił, że mamy konto, że mogliśmy tu się po prostu spotkać. Słowa wypowiedziane w dniu dzisiejszym naprawdę zobowiązują. Faktycznie nasza alma mater jest tą, którą będziemy kochać do końca życia. To, że stworzyliśmy kolejne pokolenie i nie jeden tu stojący i ja też mam tą satysfakcję, że mój syn kończył właśnie tą szkołę. Otoczony został ze wszechmiar wielką, powiedziałbym tutaj, odpowiedzialnością, ale i opieką. I myślę, że wiele jeszcze spośród tu stojących, kiedy dorosną dzieci, tutaj zdecyduje się skierować. To właśnie te więzy pozwolą po prostu żyć w przyszłości w przekonaniu, że to, co robimy, jest słuszne. Niech mi będzie raz jeszcze, panie generale, za wszystko serdecznie podziękować. Proszę na nas liczyć. Słowa mówione o tym, że tu stojący mogą coś jeszcze dla tej szkoły zrobić, jest rzeczywiście prawdą. W momencie otrzymania lampasu. Janek, ja bez lampasu ubezpieczam szkołę, a firma sponsoruje. Wszystko. Tak. Jak nie złoci. A rozejść się do akumenta? Nie miło jest. A tego? Dlaczego ma was? Oczywiście. No mój wysyk losy. Matroś. Rozluźnij. Pierwszy szereg. Dwa kroki w przód. Marsz. Nigdy nie była. Nie będzie. Ale 8 zawsze jest więcej od 5 i 3. Na moje komendy. Baczność!
Na prawo, chodź! Chodź! Organizator.